Witam wszystkich w kolejnym filmiku. Czas. Start. Słuchajcie, niestety nadal się zmagamy z tym paskudnym koronawirusem, także trzymajcie się zdrowo. Kochani, stosujcie się do zaleceń. A my tymczasem kontynuujemy naszą rozgrywkę. Geralt wydał wojnę Eredinowi, ale mógł ją wygrać tylko z pomocą przyjaciół. Do pokonania dzikiego gonu potrzebna była potężna. Dzisiaj mój ulubiony sprajcik. Zaczęły jednoczyć rozbitą lożę czarodziejek. Bo w tym czasie Avalach szykował swój polski wyrób, który mi też bardzo smakuje, o podobnym smaku. Jest świetny, ale tu już nie będę reklamy robił. Jeszcze mnie o coś tutaj posądzicie. O, jeszcze sobie tylko zgaszę lampkę nad biurkiem. Dzisiaj też nagrywam w takim nietypowym dla mnie czasie. Bo wieczorem, ale mówię, sesja ostatnio też świetnie nam poszła RPG. Jak tam interesiątka, mistrzu Wiedźminie? He? Nie narzekam. Aha. Nie bo u nas to słabo. Handel z winem idzie coraz gorzej, pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza Tuszą nie wie jak wymówić. Dajmy na to Côte de Blessir, to i ludzie wstydzą się kupować. Właśnie kochani, jesteśmy w banku w trakcie realizacji tego świetnego zlecenia. Przebiliśmy się tutaj przez tą biurokrację jakimś cudem. To duma Beauclair. Wszystko w porządku? Archiwum. Aha. Czyli patrzcie, możemy sobie wejść do archiwum. Skrytka numer 256. Po prawej, na końcu. Czyli tu gdzie mieliśmy przyjść, ale nas tu nie było. Proszę zawracać głowę komuś innym. Otworzone tak, nam już. O co chodzi? I kochani, teraz bardzo ważne jest wybór, jakiego dokonamy. Gianfanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No, pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Gianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. I teraz, kochani, macie do wyboru. Albo tydzień, dajemy mu na oddanie, co jest moim zdaniem lepszym wyborem, bo odda nam, zdaje się, jakieś pieniążki, do tego dorzuci świetny miecz, on się nazywa Rachmistrz, z tego co pamiętam. Albo będziemy się bić tutaj z jego ochroniarzami. Tu pamiętam, jak z nimi wygramy, to on też coś tam nam, jakąś kasiorkę odda, czy coś. Ale mogę się mylić. Wiem, że gdy wygramy, to też tam jakąś kasę dostaniemy. Ale słuchajcie, lepiej wybrać tą pierwszą opcję, dlatego że mamy wolny dostęp do banku, nie musimy wymieniać ucinkciarza przed bankiem waluty, tylko możemy sobie normalnie wchodzić, tak już w banku nas nie obsłużą. No i mówię, tracimy fajny mieczyk, więc... Tydzień. Ani dnia dłużej. Nie pożałujesz, obiecuję. Wszystko przygotuję, a ty wróć za 7 dni. Mhm. Do zobaczenia. Czyli zadanko nam się trochę odwlecze, ale nie uciecze. Dokładnie. Mamy tydzień na rozmówienie się z Gianfanelli. A teraz wrócimy do zadanka, kochani. Ono się nazywa Portrecista. No ile jeszcze go nie. Zobaczymy, cóż to nam pan portrecista wysmażył, jeśli tak można to nazwać. Przebiegniemy się tutaj, no niedaleko. I proszę bardzo, pana portrecisty jeszcze nie. Wiedźmina trzeba było wzywać? Ach, musimy jeden dzień poczekać na obóz. Brawa u nas, co nie? Wino?
i zauważyłem. Przepraszam, mój błąd. Czekajcie, ja sobie jeszcze przyciszę troszeczkę. Więc możemy, kochani, tutaj pokusić się o... zaczęcie najbardziej rozległego, a jednocześnie moim zdaniem najfajniejszego zadanka w grze Awantura o wino, ale może najpierw, zanim zaczniemy, to weźmiemy sobie rycerza do wynajęcia. Chociaż rycerza do wynajęcia możemy zrobić chyba w dowolnym momencie, bo właśnie, skoro tu już jesteśmy, idziemy do Camerarusa. Oczywiście jest to lokacja zaczerpnięta z sagi, z tomu piątego Pani Jeziora. Tam rzeczywiście Angoulême przybiegła do Geralta, który rozmawiał sobie z Regisem. Tu jest perfumiarz, możemy do niego wejść. Z Regisem i powiadomiła ich o tym, że zobaczyła kolejkę błędnych rycerzy, co bardzo ją zdziwiło, stojących w ogonku do Camerariusa, czyli innymi słowy, najprościej rzecz ujmując, po wypłatę. Stwierdziła, że no, była trochę zdziwiona, kiedy spytano ją, co w tym dziwnego. Myślała, że rycerze błędni błądzą, prawda, z pobudek szlachetnych. Jednak któryś z rycerzy podobno wyprowadził ją z błędu, twierdząc, że błędny też bywa głodny, z tego co pamiętam. A my tymczasem wchodzimy. I popatrzcie. Chyba to wszystko i pójdę owce wypasać. No właśnie. Na honor! Oto wiedźmin, który nas od zgryzot wybawi! I popatrzcie, tutaj mamy już to, co wykonaliśmy. Możemy sobie przeczytać, ale słuchajcie, to jest kapitalne, kochani. Popatrzcie, na terenie tu są potrzebną salamandrę. Aha, usługa nie została obciążona podatkiem, ale nie ma tak dobrze, bo już... Zobaczcie, od jakich rzeczy płaci się w tu są podatek. Aha, wynagrodzenie za standardowe zostało pomniejszone o 4% w ramach podatku dla rzemieślników niezrzeszonych, wypłaconych gotowizną na miejscu. Okej. Okay. Czyli Geralt jest niezrzeszony, bo nie należy tutaj, nie ma w tu są cechu wiedźminu, więc... Sorry. Wynagrodzenie za standardowe, bez uwagi na wysoką wartość ekonomiczną, nie została, czyli zwolnione od podatku. Nie jest źle. Co dalej? Aha, lisie doły wyzwoliliśmy. Zostało wypłacone gotowizną na miejscu. I see. Dobra. Na razie te 4. Ale będzie tego więcej. Podchodzimy sobie tutaj do pana Camerariusa. Witaj, dzielny bohaterze. Nazywam się Rafael de Surman. Jestem książęcym Camerariusa. Witaj, jestem Geralt. Co tu robisz? Płacę błędnym rycerzom. Za co? Nasi rycerze błądzą po gościńcach, chroniąc tu są przed bandytami i potworami. Szlachetne to i sprawiedliwe, by za swe trudy otrzymywali godziwą zapłatę. Też jestem tego zdania. Jeśli i wam, ser, uda się rozbić Hanzę, uratować któregoś z braci rycerzy lub odbić z rąk zbójców porwanego kupca, wróćcie do mnie, a otrzymacie zapłatę. No pewnie. A skoro o zapłacie mowa... No to jedziemy z tym koksem. Doszły mnie słuchy o waszej wielkiej odwadze. Oto zapłata za poświęcenie, ser. Słuchajcie, bardzo fajna sprawa. Ale jeszcze, słuchajcie, pociągnijmy temat. Jestem ciekawy, skąd się biorą fundusze na te zapłaty? Skarbca oczywiście. Z książęcego skarbca. Jaśnie oświecona Anna Henrietta wysoko ceni sobie odwagę i bezinteresowanie. Oczywiście jest to fakt sam. Z jej polecenia każdy błędny rycerz może otrzymać ode mnie wynagrodzenie. Przepraszam. Finansowe zadośćuczynienie za poświęcenie w obronie bezpieczeństwa wewnętrznego księstwa. To znaczy, wydaje mi się, że tam było to wspomniane, ale głowy nie dam. Słuchajcie, sprawdźmy, co pan ma na sprzedaż. Chcę przejrzeć woluminy, które masz na sprzedaż. Czyli książki. I popatrzcie, tutaj możemy sobie różne historie, jak Gwinta na przykład, proszę bardzo. O.
To może być dobre. Popatrzcie, czyli mamy już coś do bestiariusza. Też może być ciekawe. Kronika pałacowa. Konica sma. Strzefa Ramonda. Może to później wszystko wrócimy i sobie tutaj skupimy. A to jest, popatrzcie, ma też schematy. Większy glifidni, większy kamień. To jest kartka papieru, a to jest jakaś księga. Czyli tu pewnie u niego też można by było księgi sprzedawać. Sprawdźmy. Bo trochę nam się tego już nazbierało, słuchajcie. I tak naprawdę... O, popatrzcie, ile tutaj mamy różnych takich. Ale nie, popatrzcie, on nie chce od nas nic kupić. No i kicha. Pohandlować nie pohandlujemy, ale zagramy z nim w gwinta. A później sobie odczytamy te księgi. Może zagramy w gwinta. Okej. Okay. Jak zwykle. KP. Czyli będzie festiwal szpiegów, jak ja to nazywam, czyli Nilfgaard na Królestwa Północy. Popatrzcie, te dwa cienie mamy, od razu jednego wymieniamy. Może nie wiem, czy bym zaryzykował tutaj, nie wiem, czy bym dostał Odina, jakbym wymienił drugiego cienia, drugi cień. Możemy spróbować. I mamy Odina, świetnie. I popatrzcie, od razu na początku wywalamy Odina, który przyzywa kolegów. Na dzień dobry. Mamy szpiega. Niestety nie mamy manekina ani medyczki. Nie mamy czym go przejąć, no ale zobaczymy. Tutaj ja zwykle szpiegów używam później, a tutaj zrobiłem taki mały wyjątek, prawda? I popatrzcie, my sobie dajemy jeszcze krówcie. Trzeci szpieg. Mamy bas. Popatrzcie, ile kart musi do nas wyrzucić, żeby do nas dorównać, jakich fajnych. Oczywiście przegraliśmy to. Teraz ten dwie następne musimy wygrać. Popatrzcie, zostaje nam... Niestety, teraz będziemy się już musieli... Niestety jeszcze szpieg. Będzie bardzo ciężko wygrać tą partię. Zwłaszcza, że facet ma fenomenalne karty. My też spasujemy. Niestety nie przybyło nam medyków. Bardzo wątpliwe jest, że wygram tą partię, ale no cóż, ryzykować trzeba. Bardzo źle, bo oszczędziła nam gra medyków i oszczędziła nam gra niestety szpiegów. Popatrzcie, co my zrobimy. Zrobimy sobie tak. Na razie nic nam tu nie zrobią. W zasadzie zdolność mamy zablokowaną. Jest lepiej. Niestety, tu już mam braterstwo.
Wątpię, żebyśmy to wygrali. No i teraz możemy liczyć, kochani, tylko na cud. Niczym nam to na pewno nie skasuje, bo ma więcej tutaj niż my. Czyli cuda, jak widzicie, jednak się zdarzają. Jedna z najgorszych rozgrywek. Już myślałem, że niestety przegramy. Na honor! Oto wiedźmin, który nas odkrył. Ma drama. Proszę, proszę. Czyli tutaj mamy albo króla brana, albo, popatrzcie, mamy albo kracha, prawda, który, spróbujmy, może nam pokaże, ale nie chce nam pokazać. A, jest, każdy są przesłany. Aha, kiedy karty odrzucane każdego z graczy, przetasowane i przywrócone do talii. Aha. Nikt nie zastąpił mnie. Aha. Kiedy to nie owo bym powiedział. Ale mam. Dobra. Słuchajcie, wychodzimy i ja bym teraz chciał zacząć robić to zadanie, o którym mówiłem. Jest to najbardziej rozległe zadanie chyba w całym cyklu. Mówię oczywiście o zadaniach pobocznych. I bardzo trudne do zrobienia. Przynajmniej dla niektórych. Zaczniemy robić zadanie Awantura o wino. Jednak pierwsze co, to dobiegniemy sobie, kochani, do rynku. Tutaj jest gdzieś punkt szybkiej podróży. Ja teraz tak, zahaczę o korwobianko. Dlaczego? Bo chcę... Albo chcę sobie przywrócić premię. Ze stołów płatnerskich i kamieni szlifierskich. Ja nie musiałbym tego robić. To gdziekolwiek. Zjedz coś. Kamień. Ekstra. Później się też rozejrzymy, kochani, troszeczkę za... rozejrzymy się także za miejscami mocy i tak dalej. Pamiętajcie, zbieramy to, prawda, te owoce, psianki. Zawsze jak jesteśmy, one się dość szybko tutaj regenerują. Im więcej zbierzemy, tym później będziemy mogli więcej pewnych rzeczy wykonać. Dobrze. Ale to już wam tłumaczyłem. Żeby spadła wieczna sraczka na tych koronach. Lecimy tutaj, kochani. O, popatrzcie, to jest zlecenie dla winiarzy. Zlecenie... Aha, szkodniki w winnicy. Tutaj te zlecenia dla winiarzy. Będziemy to sobie wszystko robić w ramach właśnie zadanka Awantura o wino, które nam się nieprawdopodobnie rozrośnie, ale ja to zadanie naprawdę uwielbiam. Mógłbym, kochani, jeszcze sobie nawet odpuścić. Pójdziemy do tego wilkołaka pewnie. Nie lubię tego zadania robić. Lubię je brać z rana to zadanie. Ale ja oferuję... O nie, nie. Moja rodzina zajmuje się winiarstwem od czterech pokoleń. Ta, z tego co widać, z marnym skutkiem. I to właśnie dlatego to mnie, a nie jemu, powinien pan sprzedać Belgar. Jako urzędnik działam w imieniu księstwa. A Belgard jest teraz własnością Skarbu Państwa. Osobistym życzeniem ministra skarbu jest, aby Belgard trafiła w ręce odpowiedzialnego zarządcy. A o ile mi wiadomo, oboje macie problemy w swoich posiadłościach. Zatem dopóki się z nimi nie uporacie, o sprzedaży Belgard nie może być mowy. No i co? Zadowolony jesteś? Wszystko przez ciebie. Przeze mnie? Jesteś obłąkana, dziewczyno.
Ludzie, ludziska, słuchajcie! Ogłasza się, że Matylda de Vermentino to przeklęta wariatka! Nie wygląda mi na przeklętą. Raczej na bardzo, bardzo wściekłą. Musiałeś jej się nieźle narazić. Ta? A ty co za jeden? Znawca kobiet? Słuchajcie, ja wiem, że ja to z Danką już robiłem. Bo to już zahaczyliśmy o krew i wino, także ja przechodziłem to wszystko. Ale spróbuję je zrobić jeszcze raz. Przynajmniej tak dobrze jak wtedy. Nie, jestem wiedźminem. Ale do tego, żeby rozpoznać wściekłość, znawcy nie potrzeba. Racja. Dobrze prawisz, bracie. Zaraz, mówisz, że jesteś wiedźminem? A nie szukasz może pracy? Bo widzisz, sprawa jest taka, że chcę kupić winnicę Belgard. Ale ten urzędniczyna jej nie sprzeda, dopóki będę miał problemy u siebie w koronacie. To zależy. Przede wszystkim od rodzaju problemów. Generalnie nie jest dobrze. W zielniku zalęgły się jakieś potwory. Mój nadzorca zaginął razem z całym transportem wina. Ktoś porwał zielarkę. Sporo tych nieszczęść, jak na jedną winnicę. Moim zdaniem to sprawka tej małej. Matyldy, znaczy. Ma słodką buźkę, ale charakterek diablicy. Takie najlepsze. No to jak? Pomożesz mi? Słuchajcie, potargujmy się. Mógłbym się tym zająć, ale nie za darmo. Ma się rozumieć. Jaka jest twoja stawka? Słuchajcie, jedziemy z tym koksem. O, nie mógłbyś trochę spuścić? Sknera. Dobra, teraz powinno się udać. O, nie mógłbyś trochę spuścić? Co za koleś? Masz. O, brzmi uczciwie. Dobra, bierzemy. Brzmi jak robota dla wiedźmina. Dobrze, pomogę ci. Dziękuję. Jestem naprawdę wdzięczny. Moja winnica leży na wschód stąd. Na pewno trafisz. A teraz wybacz, ale muszę pogadać z urzędnikiem. Piękny zawód. Może coś jeszcze wskuram? Dobrze, że będziemy pracować w nocy. Aha. I pani Matylda też będzie chciała nas wynająć. Psst. Jesteś wiedźminem, prawda? Słyszałam, jak rozmawiałeś z tym durniem Liamem. Koszmarny typ. Tacy są najgorsi. Zawadiackie spojrzenie, gęba jak u elfiego półboga, a w sercu sama podłość. Zresztą nieważne. Zaczepiłam cię, bo tak się składa, że też chcę kupić Belgard, ale w mojej winnicy Vermentino nie dzieje się ostatnio najlepiej. Co za niezwykły zbieg okoliczności. Żaden tam zbieg okoliczności. Po prostu jestem pewna, że to Liam podkłada mi świnie. W tajemniczych okolicznościach zaginęli moi pracownicy. Pochodnia sobie poszła. Bednarz i kowal. Na przecince zalęgły się jakieś krwiożercze rośliny. Na pawim stoku też jest jakoś niespokojnie. Mogłabym długo wymieniać. Ale rzecz w tym, że jeśli nie uporam się z problemami w Vermentino, nie mam najmniejszych szans na odkupienie Belgardu. Mógłbyś mi pomóc w pierwszej kolejności? Płacę więcej niż Liam. Słuchajcie, powiem tak. Zwykle wiedźmini tego nie robią. Zwykle. Ale pamiętam, że coś było o dwóch zleceniach już w pierwszej części gry. Pamiętacie wieś od Menty? Pani Kowalowa dała nam zlecenie i na pozbycie się sukuba bodajże. Pan Kowal postanowił nas poprosić, żeby może jednak nie, to oczywiście było wzorowane na Sandrze. Tutaj właśnie na historii tu są, ale my słuchajcie, tutaj też będziemy grani na dwa fronty. Zobaczymy, czy pani Matylda mówi prawdę. Dojedziemy do 800. No dobrze, niech będzie. Mówiła.
Mogę ci pomóc. Albo chociaż spróbować. Wspaniale. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Moja winnica jest na zachód stąd. Tak jak powiedziałem, wolę pracować w nocy. Gdybyś mnie szukał, będę tutaj. Muszę dopilnować, żeby Liam nie wykręcił mi jakiegoś numeru za plecami. Jasne. Bywaj. I kochani, tak. Zadanie teraz powinno być już zakończone. Wstępne i pojawią się dwa nowe. Koronata i Vermentino. Koronata i Vermentino. Moim zdaniem w zasadzie nieważne, które weźmiemy pierwsze. Ważne jest, żebyśmy się za szybko nie wygadali. I że się tak wyrażę, nie wyłożyli. I teraz tak, mamy tutaj zadanka poboczne. Vermentino to będzie... Pomożemy najpierw pani Matyldzie. Zresztą w zasadzie można to zrobić, popatrzcie, w ten sposób, żeby zerkniemy sobie na mapę. Gdzie mamy bliżej, nie? No tutaj, popatrzcie, te zadanka, powinno być ich 5 z tego co pamiętam. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Rozrzut trochę jest, nie? Ale w sumie co nam szkodzi? Pierwsze zadanko, o popatrzcie, tutaj już mamy jakieś tutaj zadanko, moglibyśmy zrobić. Tylko, że to zadanko to tutaj, to będzie zadanko do innego... W zasadzie do innej rzeczy. Tutaj budują pomnik bodajże proroka Lebiody i wydaje mi się, że tutaj to zadanko jest z tym związane. Ewentualnie po drodze możemy sobie je ćwiknąć. Nie widzę przeciwwskazań. Dobrze. Nawet nie wiem, czy będę płotkę angażował do tego. Po prostu się przebiegniemy. Jest pięknie. I od razu, kochani, pierwsze co? Żeby nie było... Tu sobie posortujemy. Znowu mamy jakieś mieczyki do sprzedania. Adwersarz. Melee. To mogłem w zasadzie albo sprzedać, albo zostawić. Jak zahaczymy gdzieś o jakiegoś kowala, to się tego pozbędziemy. Czy też płatnerza, jeśli chodzi o... No tutaj jest wejście, nie wiem, czy... Jakaś wieża może jest. Okej. Okay. Dobra, olejmy. Aha, ale popatrzcie, kończą nam się premie. Właśnie, co ja miałem jeszcze wziąć? Bo zagadaliśmy się o mieczach, a miałem zażyć tutaj, proszę bardzo, jak puszczyk leci. Puszczyk nam będzie działał cały czas. I tutaj od razu sobie schodzimy w prawo, nad brzeg. Ja sobie jeszcze wezmę może... tak... No, ale wydaje mi się, że tutaj będzie na pięści bardziej raczej szło. Bardziej. Butelki. Resztki jedzenia. Czy nadam im proroka lepiej? Obcy też mogą się zapisać? Czy to impreza zamknięta? Grzeczniej proszę. Grzeczniej proszę. Aha, czyli już chcą. No dobra, trudno. Takiego picia. Koniec imprezy. No. Starczy tego dobrego. No i położyliśmy drugie, no. Święty Lebioda mi cię zesłał. Muszę wóz szybko naprawić, bo na budowie na mnie czekają. Bywaj. Czyli mamy, słuchajcie, tutaj... Proszę bardzo. Widzicie, powstaje nam piękny pomnik. Tylko niestety troszeczkę zboczyliśmy chyba z kursu, ale mamy ranek.
Tak czy owak kończy nam się... Aha, też wieczór. Możemy sobie ewentualnie tutaj przeszukać. Tak, to jest, jak mówiłem, zadanko, które dotyczy budowy pomnika Lebiody. Tu raczej nic nie znajdziemy. Zobaczymy, czy nam smako działa. Działa. Powiem wam tak, ja bym się chętnie tutaj przeszedł do... Zobaczymy, jak blisko jest od nas... To jest Castel Ravello, to jest troszeczkę za daleko. Mówię, chętnie bym wrócił do Corvobianco po nasze premie. Czy tutaj warto iść? Oto jest pytanie. Na razie spróbujmy to zrobić bez premii. Pokierujemy się tutaj tą drogą i później na mostek. Nie chcę tutaj już za bardzo, słuchajcie. Z premii z żywotności nam zostało niewiele. O, właśnie. Tutaj, kochani, ja wiem, ten paskudny płotek znowuż ci wszedł w drogę. Tutaj gdzieś będzie odbicie na most. Ile dobrze pamiętam. Po prostu świetnie. Mieliśmy chyba kolejną grupę niechcącą. Pozwoliłem się tu rozejrzeć. Połamane kości, zaraza, silny był. Czyli jak to... Połamane kości, zaraza, silny był. Czyli jak to, kochani, bywa w Wiedźminie. Zrobiliśmy coś... Głębokie odciski stóp, krew, ślady ucieczki. Jedno zadanie tylko po to, żeby niechcący zacząć robić inny. Uciekali, ale gdzie i przed czym? Zaraza. O cholera, to jest zborowy. Za tymi korzeniami coś jest. Patrzcie, zabiłem go chyba Ardem. Niechcący. Naprawdę niechcący. I uwaga. Możecie wyjść. Nic wam nie zrobię. Dziękujemy, panie Wiedźminie. Niech Lebioda ma was w opiece. No i masz, babowie. Zachłysnąłem się. Popatrzcie, niechcący wybudowaliśmy już kolejną część pomnika. Mamy 15.3. Wiecie co? Mi się wydaje, że tutaj koło tego domku coś było. A, zaczynamy naprawdę korzystać z tych wszystkich uroków, tu są. Gdzie byśmy nie pojechali, zawsze coś. Musimy się tu rozejrzeć.
co myśmy tutaj zrobili? Czyżbyśmy kogoś uratowali? Jest tu jednak jakiś skarb. Ajajajajaj. Aha, ostatnie strony. Tajemniczy jegomość, czy zapas beczek. Aha, patrzcie, te książki, które kupiliśmy. Przepraszam, że ich nie odczytałem wcześniej. Zapomniałem po prostu o nich. Zróbmy je na szybko. Odszukaj skrzynkę w słonecznikach, ok. Widzicie, bardzo, bardzo się starałem, kochani. W słonecznikach. Tu jakieś słoneczniki mieliśmy po... I tak to bywa, że często gubi się po prostu... Gubi się po prostu wątek. Bo patrzcie, mieliśmy się wziąć za awanturę o wino. Gdzie te cholerne słoneczniki? Płotka. Nie, to nie są na pewno słoneczniki. Wow, słońce, gdzie to? Dotarliśmy do jakiejś osady. Bóg wie, co to jest. O, proszę. 90 florenów zainkasowaliśmy. W zasadzie możemy sobie tutaj obszukać. Znowu wszystko przegrał. No to nie daj. Jest kowal. Nie ma kowal. Ludzie, ostrożniej! Słuchajcie, ten kowal wychodzi dużo później. Albo wcześniej. Może moglibyśmy sobie ewentualnie na niego poczekać. Czy tu jest jakaś karczma ogólnie rzecz ujmując? W dupę jeża. Emhyr, słyszałeś, co ci chcą zrobić? Jasny gwint! Aha, i tak jak mówiłem, zawsze obszukujcie, bo tu może się kryć jakaś recepturka lub recepturki. Może, co nie znaczy musi, prawda? Zwłaszcza bądźcie... Baranie smarki, z tą zaćmę. Ja tu raczej chyba nic nie będzie. Taki dziwny ten domek, trochę taki... Taki trochę zbugowawszy się chyba. Wszystko mi dziś leci z rąk. Tylko ryba. Ciekawe, czy ten... O, tu coś jeszcze jest. Widzicie, i rudę srebra znaleźliśmy. Jakaś pani. Tu już raczej nic nie znajdziemy. Dobra, możemy uznać, że przeszukaliśmy to miejsce. Moglibyśmy też sobie spróbować poczekać na tego kowala. Strał goły na rogu stodoły. Fascynujące. Jest płotka. A wieczorem hops do dzwonu. Tam już mnie czekają. I popatrzcie, co zrobić, jak nie ma kowal? Czy też jakiegokolwiek rzemieślnika. Idziemy sobie w medytację. Spróbujemy. Mek. Wątpię, czy wieczorem przylezie. No nie ma go. Ale zawsze sobie to stosujcie. Ale z rańca już powinien być. Miłość, młodość, a
Niestety, skończył nam się czas nagrywania. No i jeszcze spróbujmy pociągnąć sprawę. Pracą jak z babą. Zawsze można zmienić. Jeszcze nie. Aha. Spróbujmy dalej. Już się koło południa zbliżymy. Jak go tutaj nie będzie, to przyjedziemy za jakiś czas po prostu, bo czasami jest, że tak się blokują przy misjach. No nie, nie. A sobie tu przyjedziemy. Bo tu tylko a widzę... wieczorem hops do dzwonu. Tam już aha, nie czekają. Ale tutaj tylko wiem, że to był rzemieślnik. Tu są tylko stoły i kamienie. Dobrze, kochani, nie ma to nie ma. Tak więc ja się z tego miejsca z wami żegnam. Dziękuję za to, że jesteście, oglądacie, komentujecie i subskrybujecie. Garść fajnych linków jak zwykle w opisie pod opisem filmiku, a tymczasem bywajcie i powodzenia na szlaku.